Michał Żukowski, witam i zapraszam na kolejny przegląd tygodnia Radia 5. W tym wydaniu pokażemy duży pożar stolarni w Suwałkach. W tej chwili trwa dogaszanie pojedynczych ognisk pożaru. Powiemy o konferencji na temat przemocy wobec kobiet. To jest przemoc też wobec dzieci. Oraz przypomnimy stanowisko Rady Miasta Suwałki w sprawie połączenia PKS-ów. Rada Miejska w Suwałkach wyraża sprzeciw wobec włączenia przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej SA w Suwałkach. Symboliczne wkopanie łopaty pod budowę pierwszego bloku zarządu budynków mieszkalnych TBS odbyło się w Suwałkach. Blok powstanie na działce przy ulicy Pułaskiego 24E. Znajdzie się w nim 48 lokali mieszkaniowych. Będzie to budynek czterokondygnacyjny z trzema klatkami i windą. Przetarg na budowę wygrała suwalska firma Bicomplex. Koszt inwestycji to ponad 6 milionów złotych. O szczegółach opowiedział Radiu 5 Jarosław Lebiediew, prezes zarządu budynków mieszkalnych TBS. Możliwość będzie wykupu tego mieszkania w systemie jakby ratalnym. Otóż przy umowie pobierzemy zaliczkę, zadatek w wysokości minimum 15%. Resztę kwoty do zapłaty będziemy mogli rozłożyć aż na 228 miesięcznych rat, czyli w tym wariancie, jaki proponujemy, ostatnia rata może być zapłacona w listopadzie 2036 roku. Także jak sami Państwo widzą, no ta formuła jest formułą nie tylko cenowo atrakcyjną, ale też właśnie poprzez tą formę, czyli stopniowego dochodzenia do własności lokalu. Nazwaliśmy to od najemcy do właściciela. O rok zostanie odłożona inwestycja oczyszczania zbiornika zalewu Arkadia w Suwałkach. Władze miasta podjęły taką decyzję, bo okazało się, że nie dysponują odpowiednim pozwoleniem wodnoprawnym na realizację inwestycji. W obecnym pozwoleniu nie ma mowy o całkowitym spuszczeniu wody, a jedynie o obniżeniu jej poziomu, wyjaśnia Kamil Sznel, asystent prezydenta Suwałk. Pozwolenie wodnoprawne, które Ośrodek Sportu i Rekreacji posiada w tym momencie, nie pozwala nam na całkowite spuszczenie wody ze zbiornika zalewu Arkadia. Pozwolenie wodnoprawne pozwala nam na dopuszczenie wody do zbiornika i obniżenie poziomu wody w tym zbiorniku, a nie na całkowite spuszczenie tej wody z tego zbiornika. Dlatego też potrzebne jest nowe pozwolenie wodnoprawne, a wcześniej operat wodnoprawny, który będzie nam musiał przygotować jakiś podmiot zewnętrzny. Dlatego też wyłonienie tego podmiotu, później złożenie wniosku o wydanie nowego pozwolenia wodnoprawnego, no potrwa na pewno co najmniej kilkanaście tygodni. Przeciwni połączeniu podlaskich PKS-ów są suwalscy radni. Stanowisko w tej sprawie przyjęli na sesji Rady Miejskiej. Stanowisko w tej sprawie przyjęli na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej. Wniosek o opinię radnych dotyczącą inkorporacji spółek złożył Bogdan Bezdziecki, radny klubu Prawa i Sprawiedliwości. Decyzja była jednomyślna, powiedział Bezdziecki. Nie ma uzasadnienia dla połączenia spółek, tłumaczył. Rada Miejska w Suwałkach wyraża sprzeciw wobec włączenia przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej SA w Suwałkach poprzez przeniesienie całego majątku spółki na spółkę Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej SA w Białymstoku. W ocenie Rady inkorporacja spółek PKS w województwie podlaskim nie ma wystarczającego uzasadnienia. Podejmowane działania nie gwarantują poprawy sytuacji ekonomicznej, jak również konkurencyjności na trudnym rynku przewozów pasażerskich. Nie przedstawiono również żadnych przykładów świadczących o skuteczności zaproponowanych rozwiązań. Obawy budzi fakt, że nie wiadomo, jak po połączeniu ma wyglądać struktura nowej spółki, kształt zarządu i ostatecznie jaki będzie miało to wpływ na zatrudnienie. Modernizację energetyczną Domu Pomocy Społecznej planują władze powiatu ełckiego. Na środowej sesji radni jednogłośnie dokonali przesunięć w budżecie powiatu, wyrażając tym samym chęć realizacji inwestycji. Dotacje na ten cel samorząd zamierza pozyskać z Unii Europejskiej. Konieczne było jednak zabezpieczenie w budżecie środków na wkład własny, tłumaczy Marek Chojnowski, starosta ełcki. Żeby taki złożyć wniosek, musimy mieć gwarantowane finansowanie, to wprowadzamy dzisiaj na sesji zmiany w budżecie, czyli finansowanie rozpoczynamy już w tym roku, bo to trzeba zapłacić za audyt, za studium wykonalności. W przyszłym roku konkurs, mam nadzieję, gdzieś tam do połowy roku zostanie rozstrzygnięty i realizacja praktycznie, no to nie jest jakaś długa realizacja, same odwierty, no trochę czasu zajmą, ale to jest tam miesiąc czy dwa i chcemy to w 2018 roku, myślę, zakończyć. Bezdomnym z Suwałk będą wspólnie pomagać policjanci i studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. W miejscowej komendzie rozpoczęła się ósma edycja studenckich punktów interwencyjnych. O szczegółach akcji opowiedział Radiu 5 podinspektor Adam Miezianko, zastępca komendanta miejskiego policji. Na terenie miasta Suwałki są prowadzone działania policyjne pod kryptonimem Nie bądźmy obojętni.
Pod tą nazwą kryje się program profilaktyczny, który ma na celu pomoc ludziom bezdomnym albo wymagającym pomocy, albo też nieporadnym życiowo. I tenże program jest jakby takim wyznacznikiem naszego zainteresowania społecznego wobec osób z problemami. Dzisiejsze spotkanie na terenie Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach jest takim spotkaniem integrującym kilka podmiotów, służb i straży, żeby ten problem konstruktywnie rozwiązać. Bez współpracy i wzajemnej pomocy nie byłoby pozytywnych efektów, a takie pozytywne efekty już od wielu lat są. Zwolnieniami nauczycieli w suwalskich szkołach może skutkować reforma oświaty, ostrzegał na ostatniej sesji Rady Miejskiej Czesław Rękiewicz, prezydent miasta. Jak wyjaśnił, samorząd nie zna planów resortu oświaty w zakresie liczby godzin i programu nauczania po ewentualnej likwidacji gimnazjów. W związku z tym istnieją poważne obawy o nauczycielskie etaty. Prezydent jest niemal pewien, że część osób straci pracę. Jak my nie wiemy, nie znamy siatki godzin. Nie znamy programów nauczania, czyli nie wiemy, czego będziemy w tej siódmej, ósmej klasie i w tym rozszerzonym ogólniaku i technikum uczyli. Jakich przedmiotów? Jacy fachowcy wobec tego, jacy nauczyciele nam będą potrzebni? Trudno tutaj dzisiaj nam przesądzać. I nie wiem, skąd pani minister wie i policzyła. Cudotwórca jest naprawdę, bo aż się mi nie chce wierzyć, że tutaj będzie wzrost zatrudnienia, że nikt pracy nie straci. Nie wierzę w to. Do dużego pożaru stolarni doszło w Suwałkach. Ogień w zakładzie produkcyjnym przy ulicy Platynowej na południu miasta zauważono dziś około 4 rano. Jak mówi Arkadiusz Buchowski, zastępca komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach, pożarem była objęta duża część zakładu, dlatego na miejsce skierowano liczne siły Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej z okolicznych miejscowości. W sumie 10 zastępów. Ogień jest już dogaszany. Straty są znaczne, na razie trudno określić, co było przyczyną pożaru. Koło godziny 3:53 wpłynęło do miejskiego stanowiska kierowania zgłoszenie, że na ulicy Platynowej pali się stolarnia. Dyżurny zadysponował bezpośrednio 3 zastępy. Po przybyciu okazało się, że pożar jest już znacznie rozwinięty. Od razu zadysponowano dodatkowe siły i środki, również z ochotniczych straży pożarnych. Działania były bardzo trudne, ponieważ, mówię, duża część zakładu była objęta pożarem, duża temperatura, bardzo duże zadymienie. Ale w tej chwili już mamy pożar opanowany, zlokalizowany, także w tej chwili trwa dogaszanie pojedynczych ognisk pożaru. Przeciwko przemocy wobec kobiet wystąpiły władze powiatu ełckiego. Z inicjatywy miejscowego starostwa w Olecku odbyła się bowiem konferencja poświęcona przemocy w rodzinie. W spotkaniu uczestniczyli policjanci, samorządowcy i przedstawiciele instytucji związanych z tematem. Wszystko po to, aby zamanifestować problem, który dotyka w powiecie oleckim około 100 rodzin. Tyle bowiem zgłoszeń zanotowało miejscowe powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na czele z dyrektor Wiesławą Szymczyk. Mowa o przemocy fizycznej, ale też ekonomicznej i psychicznej. Tej ostatniej jest najwięcej. Współczesna przemoc w rodzinie to jest przemoc psychiczna, przemoc ekonomiczna, jest też przemoc fizyczna, ale już myślę, że ta przemoc fizyczna to jest tak jakby może ostatnim z tych elementów. W tej chwili jest tak bardzo intensywna przemoc psychiczna. To jest wyzwiska, to jest nękanie takich osób w rodzinie, to jest brak szacunku na przykład czy do żony, czy do męża. To jest przemoc też wobec dzieci lub dzieci uczestniczą, są świadkami przemocy. Przemoc jest też społeczna, przemoc jest wśród pracowników. To wszystko w dzisiejszym wydaniu przeglądu Tygodnia Radia 5. Dziękuję za uwagę i zapraszam za tydzień.